Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie, zapraszam na informacje dnia. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tymi słowami pozdrawiamy się od wczesnego poranka. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Ojciec Święty wygłosił wielkanocne orędzie, w którym apelował o pokój na całym świecie. Udzielił apostolskiego błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Przed południem Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej na placu Świętego Piotra w Watykanie. Później papież złożył wielkanocne życzenia i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. W wielkanocnym orędziu Ojciec Święty mówił, że dziś jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pokoju. Niech nastanie pokój dla udręczonej Ukrainy, tak ciężko doświadczonej przemocą i zniszczeniami okrutnej, bezsensownie rozpętanej wojny, apelował papież Franciszek. Wybierzmy pokój, przestańmy prężyć muskuły, gdy ludzie cierpią. Proszę, nie przyzwyczajajmy się do wojny. Włączmy się wszyscy w wołanie o pokój z naszych balkonów i na ulicach. Niech rządzący państwami wsłuchają się w wołanie ludu o pokój. Papież Franciszek zapewniał, że nosi w swoim sercu cały naród ukraiński, uchodźców, rozdzielone rodziny, osoby starsze pozostawione samym sobie, zgładzone ludzkie istnienia i miasta zrównane z ziemią. Mam w oczach spojrzenie dzieci osieroconych i uciekających przed wojną. Patrząc na nie, nie możemy nie słyszeć ich krzyku bólu, podobnie jak krzyku wielu innych dzieci, które cierpią na całym świecie. Umierają z głodu lub braku leczenia, dzieci będących ofiarami nadużyć i przemocy, a także tych, którym odmówiono prawa do narodzin. Pośród bólu wojny, jak mówił papież, są też oznaki otuchy, takie jak otwarte drzwi wielu rodzin i wspólnot w całej Europie, które przyjmują migrantów i uchodźców. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że konflikt w Europie sprawi, że będziemy bardziej przejmowali się także innymi sytuacjami napięcia, cierpienia i bólu, które dotykają zbyt wielu regionów świata. Papież apelował o pokój w Libanie, Jemenie, Syrii, Iraku, Afganistanie, a także na kontynencie afrykańskim, wszędzie tam, gdzie panuje wojna. Oby na Bliskim Wschodzie, rozdartym przez lata podziałów i konfliktów, zapanował pokój. W tym dniu chwały prosimy o pokój dla Jerozolimy i o pokój dla tych, którzy ją miłują, chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Oby Izraelczycy, Palestyńczycy i wszyscy mieszkańcy Miasta Świętego wraz z pielgrzymami mogli doświadczać piękna pokoju, żyć w braterstwie i mieli swobodny dostęp do miejsc świętych przy wzajemnym poszanowaniu praw każdego z nich. Papież Franciszek wskazywał, że pokój jest możliwy, konieczny i jest on podstawowym obowiązkiem wszystkich. Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowa okazja do składania życzeń, pozdrowień i podziękowań, wiary, nadziei i miłości, jedności, braterstwa i pokoju. Zdrowia i radości od zmartwychwstałego Pana życzą przedstawiciele polskich władz, dziękując rodakom za gesty solidarności okazane narodowi ukraińskiemu, który staje dziś w obliczu wojny. Do wszystkich rodaków w kraju i za granicą od pary prezydenckiej z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego płyną dziś gorące życzenia. Błogosławionych, pełnych zdrowia Świąt Wielkanocnych. Niech w sercu każdego z nas zagości pokój, nadzieja, jedność i braterstwo. To wartości, które dziś w sposób szczególny są nam potrzebne. Tegoroczna Wielkanoc jest inna. W wielu polskich domach przebywają uchodźcy z walczącej o wolność Ukrainy. Ufamy, że życzliwość i serdeczność, z jakimi zostali przyjęci, będą obecne również przy świątecznym stole, przynosząc im ulgę i pocieszenie. Prezydent wraz z małżonką podziękowali wszystkim tym, którzy także w święta stoją na straży naszego spokoju i bezpieczeństwa. Dziękujemy żołnierzom, przedstawicielom służb i formacji oraz wszystkim, którzy pracują i pełnią służbę w święta. Szczególne podziękowania kierujemy do społeczników i wolontariuszy, którzy niosą pomoc osobom ciężko doświadczonym przez los, również w ogarniętej wojną Ukrainie. Wyrazy uznania i wdzięczności dla Polaków za ich solidarność z narodem ukraińskim przekazał także premier Mateusz Morawiecki, podkreślając, że nasze zaangażowanie widoczne jest nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Szanowni Państwo,
cały świat patrzy na Polskę z uznaniem. I jest to zasługa milionów Polaków, całego polskiego społeczeństwa, całego polskiego narodu. Przeżywamy nowy festiwal Solidarności. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat o Polsce mówi się tak dużo i tak dobrze. I to we wszystkich językach świata. Każda polska rodzina, która przyjęła pod swój dach uciekających przed wojną uchodźców, ma w tym swój udział, swój wkład. Samorządowcy, funkcjonariusze służb, organizacje pozarządowe, OSP, koła gospodyń, wszyscy dziś pokazujemy całemu światu, co znaczy Solidarność. Chcę za to z serca wam wszystkim podziękować. W tym trudnym czasie dali państwo najpiękniejszy przykład ludzkiej solidarności, mówi wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Niech ona także będzie dowodem siły, którą czerpiemy ze zmartwychwstania. Życzę państwu i państwa rodzinom oraz uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w waszych domach, spokoju i nadziei. Tak nam wszystkim dziś potrzebnych. Wszystkim angażującym się w pomoc ukraińskim uchodźcom podziękował także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Polskim obywatelom, wolontariuszom, organizacjom transportowym, przewoźnikom kolejowym i samochodowym, a także ministerstwu, które koordynują te działania. Niech radość płynąca z wiary w zmartwychwstanie przenika naszą codzienność i będzie dla każdego źródłem nadziei, miłości i pokoju. Radosnego Alleluja. Wielkanoc to czas zwycięstwa dobra nad złem, nadziei nad lękiem i niepewnością, akcentuje minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Dziś tej nadziei i wiary w lepszą, bezpieczną przyszłość potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek. Życzę państwu, ażeby radość, która płynie z pustego grobu, ażeby nadzieja, która płynie z faktu zmartwychwstania, przepełniała nasze serca, wypełniała nasze rodziny, nasze domy i towarzyszyła nam przy stole świątecznym. To pierwsze od 2 lat święta, które możemy spędzić w gronie rodzinnym, ciesząc się tym, że nie jesteśmy poddani restrykcjom sanitarnym, zwraca uwagę minister zdrowia Adam Niedzielski. To pierwsze od 2 lat święta, których COVID nie zakłóca nam ich spokoju i przeżywania. Dlatego chcę życzyć państwu dużo szczęścia, dużo radości, właśnie tego wspólnego przeżywania świąt i mam nadzieję spędzenia właśnie tego czasu w sposób jak najbardziej rodzinny, jak najbardziej wspólnotowy. Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. To hasło akcji informacyjnej, która ma przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Mimo apeli PKP, policji i służb ratowniczych, wciąż wielu użytkowników ruchu drogowego nie stosuje się do nich, narażając swoje życie. Każdego roku na przejazdach kolejowych dochodzi do około 200 wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób. 99% wypadków jest winą kierowców. Wciąż wielu użytkowników ruchu drogowego nie stosuje się do znaków, wjeżdża na przejazd nie upewniając się, czy jest to bezpieczne. Niektórych nie powstrzymują nawet zamykające się rogatki czy migające czerwone światła. To jest bardzo niebezpieczne, bo na przejazdach wielotorowych ten przejazd może za pewien moment zostać zamykany ponownie i może znów zaskoczyć kierowcę, który znajduje się na tym przejeździe. Jeśli już pojazd wjedzie na przejazd, gdy rogatki się zamykają, powinien jak najszybciej z niego uciekać, wyłamując je. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe, wszyscy powinni opuścić samochód i oddalić się na bezpieczną odległość. Zdarzenie trzeba natychmiast zgłosić na numer 112. Służbom ratowniczym oraz kolejowym pomoże podanie numeru przejazdu. Znajduje się na specjalnych żółtych naklejkach przy mechanizmie rogatki lub za krzyżem Świętego Andrzeja. Jest to numer, który identyfikuje lokalizację danego przejazdu na linii kolejowej. Droga hamowania rozpędzonego pociągu może wynieść nawet 1300 metrów. Siła, z jaką pociąg miażdży samochód, jest ogromna, a szanse na przeżycie bardzo małe. I na zakończenie w imieniu całego zespołu redakcyjnego proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus nieustannie obdarza państwa swoim błogosławieństwem. Niech nadzieja, która płynie z pustego grobu, wleje do państwa serc dar pokoju. Niech wszelkie rany opromienia światło Bożej miłości. Radosnych i błogosławionych świąt wielkanocnych. Z Panem Bogiem.